No i witamy w Tuczepi. Ostatkami baterii nagrywam fragment, jak wygląda pokój, nim go zbezcześcimy, choć już jest trochę zbezczeszczony. Ponownie, słuchajcie, wszystko tak jak miało być na bookingu, tak jest 1:1. Dostaliśmy butelkę czerwonego wina, ponieważ tutaj mąż właścicielki sam to wino robi. W pokoju malutki aneks kuchenny, tu jest klima. Ten obiekt jest troszkę starszy, telewizor, ale też tak miało być. Znowu oczywiście wysokie piętro, ale ja też o tym wiedziałam. Łazienka wygląda identycznie jak na zdjęciach. Czyli tutaj jest, no nie powiedziałabym, że to jest PRL, ale no na przykład mamy, widać, że starsze rzeczy, ale to jest wszystko w bardzo dobrym stanie. Duże łóżko, tutaj już chyba będzie bez dziury. Teraz bateria mi padnie. Stoliczek. I tarasik z widokiem na morze. Ekstra, naprawdę. Naprawdę ekstra, no widok jest przepiękny. Tutaj też pod spodem jest parking. Nasz samochodzik stoi, więc też elegancko. Troszkę drzewek, więc nie będzie może aż tak turbo się grzał. No i tutaj jest zejście z tej strony do plaży. Jest bardzo, bardzo blisko, bo już za tym budynkiem jest plaża. Czas, kochani, na plażę w Tuczepi. My jesteśmy akurat na samym początku plaży, czyli na samym początku plaży, no, w stosunku do mariny. Tutaj jak widać, mam nadzieję, bo ja osobiście nic nie widzę w poglądzie, jest marina. Teoretycznie mówi się o takiej wodzie bardzo blisko mariny, że tutaj mogą pływać różne odpadki z jachtów. No jakby nie zaobserwowałam. I tutaj plaża jest zdecydowanie... Ponownie mówię, na tym kawałku miejscowości węższa, ale jak też widzimy, jest stosunkowo szeroka i stosunkowo długa. Natomiast faktycznie w stosunku do Baszkiej Wody jest tutaj widoczna gdzieś tam różnica. Wczoraj cały dzień lało, tak? Była bura i to bura, to chyba opowiadałam już na tym filmie, która mnie bardzo budziła od 6 rano, więc dzisiaj morze jest zdecydowanie chłodne. Dzisiaj mamy też niebo za chmurkami, co się nieczęsto, przynajmniej nam, na wszystkie nasze pobyty w Chorwacji zdarza. Ale jest bardzo, bardzo przyjemnie, a od jutra bodajże już mają być takie upały powyżej 30 stopni. Więc zobaczymy. No ale tak czy siak jest jak zwykle niezmiennie pięknie. Trochę mam takie poczucie, że te moje filmy to są takie filmy z lat 90. nagrywane kamerą. Że tu jest więcej jakby narracji, więcej opowieści. Zobaczcie, zobaczcie, kochani bliscy, jesteśmy na plaży, a tu jest morze. Niż spełniające standardy YouTube'a, ale powiem szczerze, jest mi z tym bardzo, bardzo dobrze. Ja uwielbiam tego rodzaju narracje. My akurat nigdy w domu rodzinnym nie mieliśmy kamery, ale miała moja ciocia z wujkiem i to oni uwieczniali. I powiem wam, że to są po prostu niesamowite wspomnienia. Lunchek. Ja na to burger wygląda zacnie. Moja zresztą bruschetta też. Myślałam, że nagram wam cenę z baru na plaży. Tylko nie wiem, czy to się uda, bo warunki są ciężkie. Bruschetta to 7,50, nie wiem, czy widać, 7,50. Cheeseburger 11,70, cola 3,50 i piwka po 2,80. Dobra, czas na cenę z Tuczepi. Tutaj macie ryby. A tu mięska. Ty już jesteś? Tak. Czyli dalej się trzymamy w obrębie 20 mniej więcej euro. Znaczy ja tak mówię euro, oczywiście euro, nie? Hello, ja jako człowiek spalony powiem wam, że muzyka leci. No to się nie nagadam za bardzo, ale to może i dobrze dla was. Dzisiaj cały czas tak właśnie śmiesznie wieje w porywach. Bardzo na pewno to wszystkich interesuje. Matko Boska, teraz widać jak się opaliłam. A nos to mam naprawdę jak krasnal. Nie? You are the solution.
myślałam, że jeszcze przemycę w tym filmie pewnego rodzaju, tylko ja nic nie widzę. Szkoda, że wy nie widzicie mojego widoku. Co wy w ogóle widzicie? To jest jakby pytanie ze 100 punktów. Że pomyślałam, że przemycę, wiatr wieje, kilka właśnie informacji a propos kosmetyków, które ze sobą zabrałam. Wszak to kanał kosmetyczny. Natomiast oczywiście do tego tematu wrócimy. Chciałam przede wszystkim wam powiedzieć, bo też dostawałam właśnie pytania przez to, że to było w holu, o to serum do włosów z Noble Health. Słuchajcie, tam cały czas w czerwcu powinien działać ten rabat, który oni mi dali. Pojawiło się bardzo ciekawe pytanie, jak mi się sprawdza to serum i jak mi się podoba jego zapach. Otóż sprawdza mi się bardzo fajnie to serum, zaraz się do tego odniosę, ale zapachu nie mogę rozkminić. On jest owocowy, ale raz mi to pachnie typowo arbuzem, raz mi to pachnie jakimiś innymi owocami i teraz na przykład czuję tylko arbuz i to tak stuprocentowo, więc nie wiem, na czym to polega. Natomiast serum jest z jedwabiem i serum jest takie stosunkowo dociążające włosy. Czyli faktycznie ono gdzieś tam ujarzmi te kłaki, ale w przypadku włosów bardzo takich pewnie niskoporowatych może być to serum wręcz zbyt dociążające. Mi ten temat jest zupełnie nieznany. Inaczej, ja zadowolona jestem bardzo z tego serum. To nie jest serum olejowe, więc ono właśnie w jakimś stopniu dociąża te włosy, sprawia, że włosy są wygładzone, ma się wrażenie, że ta łuska włosa została domknięta i pewnie tak być może po prostu jest, więc powiem wam, że to serum naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Z takich pozytywnych zaskoczeń to chciałam wam z całego serca polecić też tego Garniera. Ja tam się sfochowałam, że on niby nie jest wodoodporny i dalej nie widzę, gdzie on miałby niby wodoodporny być, ale to jest jeden z najlepszych specyfików do opalania, jakich używałam, bo ja zazwyczaj nie wybierałam olejków, nawet suchych olejków, bo mi się wydawało to, kojarzyło mi się to z lepkością. A to jest faktycznie taka mgiełeczka. Jeśli chodzi o 50, bo wiem, że większość z was pewnie preferuje taki SPF, to używam tylko tej linii, którą wam pokazywałam, czyli SPF właśnie 50 Sun Shield. I to się sprawdza rewelacyjnie, z tym, że ten krem jest stosunkowo rzadki. Rzadki i naprawdę mocny, bo widzę po kawałkach ciała, które posmarowałam. Ła! Zaraz będzie znowu jebut. Więc on jest też, w związku z tym, że jest stosunkowo rzadki, jest bardzo wydajny. Niezawodna Magic Tool, powiem wam, na chorwacką wodę, na chorwackie morze i na wszystko inne zdaję dalej egzamin. Fakt faktem włosów mam, jakby nie podejmuję już tego tematu, no po prostu mniej. Ale to jest zdecydowane the best of the best i z the bestów of the bestów, bo tu przyniosłam kilka rzeczy, bo ja naprawdę, słuchajcie, na tych wakacjach to używam minimalną liczbę kosmetyków. Przyniosłam wam do pokazania te perfumetki zaparu. Mój zapach to jest 054, a więc Miss Dior Sherry i mojego męża to jest H729, czyli to będzie Dior Savage, czyli Diorem polecieliśmy, innymi słowy. I powiem wam, że te perfumetki tutaj na tym wyjeździe i pod względem trwałości, i pod względem zapachów bardzo, bardzo dobrze nam się sprawdzają, choć nie ukrywajmy, to nie było dla mnie jakieś specjalne zaskoczenie, ponieważ no, obydwoje bardzo lubimy właśnie te zapachy. Jeśli chodzi jeszcze o krem, to na dzień używam po kąpieli właśnie, po plaży, kremu z linii, tego nie przyniosłam, tego oczywiście z migdałami i algami. Natomiast do ciała i na wieczór, i nie używam w ogóle kremu, słuchajcie, pod oczy, tylko lecę tą linią. I do ciała i na wieczór używam tego kremu Plum z linii i moim zdaniem, co ja powiedziałam? Dobrze powiedziałam, na wieczór i do ciała. Ja się tym po prostu balsamuję. Naprawdę, moim zdaniem to jest no, rewelacyjny produkt. Ja mówiłam, że on... Są, wiecie, czasem takie produkty w tym świecie takim zblazowanym, kosmetycznym, kiedy ma się do czynienia z bardzo dużą ilością produktów, że jednak niektóre, aż masz ochotę powiedzieć, jakby zrobić taki neon, że to jest naprawdę coś wow. Że jakby wiele kosmetyków jest dobrych, ale są takie, które są w jakimś stopniu wyjątkowe. Tylko bardzo to brzmi... tak w jakimś stopniu nieszczerze, no bo my tutaj operujemy ciągle zwrotami hity. Ja ostatnio chciałam znaleźć synonim, zaczęłam rzucać hitami słowem bestsellery. To było w ogóle pozbawione logiki, więc ciągle to słowo hity tutaj na YouTubie jest nadużywane i jakby nie ma co się dziwić. Tak już po prostu jest, nie ma co z tym walczyć, ale faktycznie są kosmetyki, które są wyjątkowe i te kremy
z linii dla mnie są wyjątkowe. Zarówno właśnie ten plam do ciała i do twarzy na noc. I on dla mnie, słuchajcie, nie jest za bogaty na noc w upały, nie? Z takich jeszcze produktów, które tutaj używam, to mam serum. I to jest serum, to Class A Collagen z Noble Health także. Ja miałam w zeszłym roku tę kremę i tonik, i w tym roku też mam tonik. I powiem wam, że to serum jest bardzo przyjemne, bo ono na początku delikatnie się lepi, ale bardzo szybko się wchłania i zostawia tą skórę taką ultra delikatnie, nawet powiedzieć, no, czy lepką? Nie. Właściwie ono się wchłania praktycznie do zera. Więc też tutaj na noc, kiedy używam tego produktu, albo po plaży, w zależności jaką tam mam ochotę, to zdaję egzamin w 100%. My dzisiaj urzędujemy w cieniu. Obiecałam, że wam pokażę ten kostium, tylko nie wiem, czy ja sama jestem w stanie to zrobić. Mówię, on jest dokładnie taki jak zeszłoroczny. Ten kostium właśnie idealnie trzyma wszystko, bo on jest aż tutaj pod pachę. I bardzo, bardzo ładnie się układa. No i przede wszystkim właśnie jest szalenie wygodny. Ja mam plażowe polecanko. Dziewczyny Solidarności, Anna Herbich, niezawodna. Naprawdę powiem wam, wiem, że się powtarzam, ale no, kobitka umie pisać te książki. Bardzo, bardzo ciekawie się to czyta. Powiem wam, że jest nieporównywalnie więcej ludzi, pewnie jeszcze o tym będę mówić w podsumowaniu, jak w zeszłym roku czy dwa lata temu. Więc albo jest to kwestia miejscowości, albo kwestia tego, że jakby ludzie odetchnęli po pandemii, bo jednak się bali po tych podróży i w tym momencie jakby wszystko się ruszyło, ale bardziej obstawiam po prostu kwestię miejscowości, co mnie trochę zaskakuje, bo w zeszłym roku byliśmy w Gradac i przecież też jest Riviera Makarska, nie? A jednak tych ludzi było no nieporównywalnie mniej. A z cyklu człowiek uczy się całe życie. Pierwszy raz w życiu widzę, tak mi się przynajmniej wydaje, takie oto drzewo. Liście właśnie ma przypominające klon, ale ma takie mięsiste, kuźwa, wszędzie spod słońca, to jest turbo pajęczyna. Ma takie mięsiste, puchate, widać to? Owoce. I zastanawiałam się właśnie, co to jest, bo nie pasowało mi to absolutnie do niczego. I jest to, zapytałam na Instagramie, Ewa była pierwsza. I napisała mi, że jest to platan. I faktycznie, platan to jest roślina z właśnie rodziny, to musi być platan klonowate, bo platan to też jest coś podobnego do banana. Ale na mnie o banany tutaj, jak widać, chodzi. I powiem wam, że te platany, okazuje się... Moment, tylko wyłączę ostrość. Okazuje się, że te platany normalnie rosną w Polsce. A tutaj, słuchajcie, mamy drzewko brzoskwinek. Ja to się jaram takimi rzeczami. Wiadomo, że klimat jest inny, ale jest to takie dla mnie śmieszne, że właśnie prawie na pograniczu bycia, wiecie, no może nie chwastem, ale coś w ten deseń, rosną sobie brzoskwinki. Nie wiem, czy je widać, ale musiałabym się tam wspinać. Już kilka chyba owoców ktoś zerwał, nawet na pewno, bo tutaj rosła brzoskwinka, już jej nie ma. Po prostu drzewko brzoskwinek, nie? Nie wiem, czy będziecie słyszeć, ale tam panowie są w wodzie i śpiewają. I śpiewają przepięknie. Czekaj, ja mam kamerę. Ja mam górę, może. Ale ujęcie, muszę jeszcze z tej perspektywy telefonem zrobić. Się też tutaj teraz odnieść do kwestii cen, ponieważ jak wszyscy wiemy lub nie wiemy, Chorwacja od 1 stycznia jest w strefie euro. I były całe dyskusje, czy to spowoduje wzrost cen, czy nie. Osoby, które mieszkają w Chorwacji, jakieś takie porządniejsze artykuły mówiły o tym, że generalnie nie, ponieważ turystyka od dawna żyje w strefie euro. Za hotele opłaty są przecież przeliczane na euro, restauracje też przeliczają to na euro.
już w ubiegłych latach, żeby nie powiedzieć chyba w pierwszy raz, jak byliśmy w Chorwacji, była taka opcja, że mimo że była obowiązująca oczywiście waluta kuna, można było również zapłacić w euro, więc oni jakby turystycznie, że tak powiem, mieli to przepracowane. Natomiast w Chorwacji, tak jak zresztą i w Polsce, mamy do czynienia z inflacją. I czy ceny wzrosły? Żeby to stwierdzić, należałoby pójść po prostu tych samych knajp w tym roku, w których się było w zeszłym roku, bo miejscowość miejscowości nierówna, knajpa knajpie nierówna. Natomiast generalnie, czy uważam, że jest drożej? Tak, uważam, że jest drożej i uważam, że jest drożej sporo. Nie będę kłamać, nie będę kombinować. W zeszłym roku nie przypominam sobie absolutnie sytuacji, żeby za drinki, tak jak jest w tym roku, wiem, że drink to nie jest pierwszy produkt potrzeby, ale słuchajcie, w tym roku poszaleli po prostu w tych knajpach i ja rozumiem, że knajpa na plaży, ale my zawsze do takich knajp właśnie na drinka chodziliśmy. No i kuźwa mać, 11,50 albo 12 euro za drinka, które wiemy jak to bywa, no to takich cen nie było. Nie było. Kiedyś tego nie było. No nie było, nie, serio, naprawdę bardzo, bardzo przegięli. Ja w tym roku wyjątkowo w knajpach piję małe piwko, bo ono i małe piwko kosztuje między 3,20 a 3,80 euro. Małe piwko, czyli 0,3. Także jeśli chodzi o jedzenie, to w zeszłym roku i w ubiegłych latach płaciliśmy mniej więcej 200 zł właśnie za kolację, w tym były jakiś alkohol. No to w tym roku płacimy te 300 zł. W związku z tym, no nie ma jakby co się oszukiwać. Dalej oczywiście można na pewno zjeść taniej, dalej dla chcącego nic trudnego, dalej to nie jest do końca tak. I mówię, no i pierwszy raz jesteśmy w tych miejscowościach, w których aktualnie jesteśmy. Ale tak, no mam wrażenie, też nagrywałam wam jakieś przebitki z jakichś różnych ewentualnie knajp, szczerze mówiąc, ja się nie czuję ani komfortowo, ani nie jest to dla mnie po prostu przyjemne. Jeszcze jakbym miała pewność, że tam siedzą tysiące ludzi, na to czekają, to może, ale no nie miałam za każdym razem ochoty, dla mnie to takie trochę buraczane, wyjmować ten aparat i nagrywać kart w knajpach. No, nie wiem, mam wiecie wyrąbane, ale jednak uważam, że jest to buraczane, dziwnie to wygląda. Więc, no ale ceny moim zdaniem zdecydowanie podrożały i to nie jest też tak, że zawsze płacimy 300 zł za obiad, natomiast no jednak bardziej zmierzamy w stronę 300 niż w stronę 200. A jeśli chodzi o właśnie drinki, to tym razem, czyli alkohol, który mógłby podbić nam stawkę jedzeniową, to tym razem ja biorę najtańsze opcje, czyli właśnie to piwo. No bo jednak kuźwa nawet dla mnie, gdzie mam taką jakby pokusę bycia rozrzutną na wakacjach i jakby nie po to odkładamy cały rok na te wakacje, żeby się szczypać, ale 12 euro kontra 3 euro to jednak robi różnicę w mojej głowie i po prostu uważam, że jest to totalne wyrzucanie wyjątkowo tutaj kasy. No chyba hitem było Bellini w barszczowej wodzie za 8 euro, gdzie podano mi bardzo mały kieliszek Prosecco, ale bardziej trochę to smakowało jak Dorado, słuchajcie, z Prosecco, z sokiem brzoskwiniowym zamiast z miksowanymi brzoskwiniami i za to sobie policzono 8 euro. Ten kieliszek był tak mały, że gdyby nie fakt, że ja sobie też zamówiłam tam wodę, to po prostu pić by mi się chciało, bo to było no jedno wielkie nieporozumienie. Więc tak, wydaje mi się, że jest drożej. Jakby do tego generalnie zmierzamy. Przepraszam was, ale jest mi bardzo, bardzo po prostu po ludzku gorąco, więc może gadam nieładnie i nieskładnie. Pewnie jakbyśmy byli w Warszawie, to bym sobie usiadła na kanapie i dużo lepiej bym to podsumowała. No ale wiecie, co w Chorwacji, to w Chorwacji. Także moim zdaniem ceny poszły do góry. Natomiast ja, mówiąc, że właśnie to nie jest kwestia wejścia do strefy euro, powołuję się na te kanały, które obserwuję, na te profile, które obserwuję, ludzi, którzy tutaj po prostu na stałe mieszkają i oni mają najlepszą wiedzę. Trudno jakby się z nimi kłócić, tak? No to oni wiedzą, jak jest.
Mam nadzieję, że jestem w ostrości. Nasz urlop, słuchajcie, dobiega... O, takie widoczki. Nasz urlop, słuchajcie, dobiega końca. My jesteśmy znowu na wyspie Pag. I chciałam jakby podsumować ten właśnie nasz wyjazd. Jak mi się przede wszystkim podobają te miejscowości, w których byliśmy, a więc Baszka Woda i Tuczepi. I powiem wam, że nie wiem, czy to wynika właśnie z wyboru miejscowości, z też położenia jakby obiektu względem centrum, bo myśmy byli niby kawałek od centrum, ale stosunkowo blisko, bo nie w każdej jakby miejscowości centrum wygląda podobnie, co jest oczywiste, ale ja śmiem twierdzić, że w tym roku ja takich tłumów nie pamiętam w Chorwacji. Naprawdę nie wiem, czy to jest też kwestia, nie wiem, otrząsienia się ludzi po pandemii, ale naprawdę ludzi jest bardzo, bardzo dużo. Wczoraj był weekend i na plaży no, po prostu był człowiek na człowieku, człowiekiem pogania. Troszkę dla mnie osobiście w tym roku za dużo ludzi. Za dużo, natomiast to wynika z tego, ja wiem, że jakby każdy ma inne preferencje, w moim przypadku też wynika z tego, że nie do końca zdawałam sobie sprawę, że potrzebuję jakby takiego chilloutu, też dla po prostu komfortu swojego psychicznego. I dlatego dzisiaj uciekliśmy na Pag. Powiem wam, że mi się wydawało, że i Gradac, i Brela to już są takie miejscowości podobnie jakby popularne. Wiadomo, że najbardziej popularna będzie Makarska, to już jest duże miasto. Ale okazuje się, chyba wszystko po prostu wskazuje na to, że ta Baszka Woda i Tuczepi to są miejscowości dużo bardziej popularne niż właśnie choćby Gradac. Więc jeżeli ktoś lubi faktycznie taki totalny spokój, nie wiem, z jakichś przyczyn nie przypada właśnie za tłumami, no to powiem szczerze, że ja Baszkiej Wody i Tuczepi jednak nie polecam. Strach pomyśleć tak zupełnie szczerze, co tam się dzieje w sezonie, bo jesteśmy naprawdę przed sezonem i my to wiemy na podstawie naszych doświadczeń, już mnie ręka boli. I jednak kurczę, no wczoraj na plaży to już się zaczęło to, co kiedyś w Baszce w sezonie, czyli w lipcu, ale nie w Baszkiej Wodzie, tylko w Baszce na Wyspie Kryk, czyli takie jakby dokwaterowywanie się, przykładzenie się naprawdę prawie człowiek na człowieku w jakichś randomowych miejscach, więc po prostu były tłumy. Serio, ja nie pamiętam po prostu Chorwacji z taką ilością ludzi. Nie wiem, może właśnie kiedyś, pewnie w tej Baszce w lipcu, nawet na pewno, ale potem strasznie było też głośno w tych miejscowościach. No to znowu kwestia tego, gdzie wybierzemy sobie nocleg. W Baszkiej Wodzie byliśmy blisko tej dyskoteki. O tej dyskotece miałam też wam opowiedzieć, bo to ciekawe, nawet miałam to nagrać, ale YouTube by mi tak wyłączył przecież zarobki, nie? Ta muzyka tam tak strasznie dudniła i pierwszego dnia spoko, wiecie, po tej podróży mimo wszystko na balkonie. Potem zaczęło to już trochę skurzać, po prostu było głośno tam wszędzie. Ale jakby luz bluz. Natomiast ja chciałam tego drugiego dnia pójść sobie do tego przybytku i by na tą dyskotekę. No i słuchajcie, to mój mąż powiedział do mnie, że absolutnie nie siadamy, bo zwariujemy, bo jest tak głośno, że człowiek nie słyszy własnych myśli, własnego bicia z serca, własnego oddechu. Ale co jest najlepsze, oni słuchajcie, codziennie puszczali tą muzykę na full zycher. Naprawdę bez sensu, że tak głośno. Mieli taki ładny lokal, kurde, takie ładne stoliczki i tak dalej. No ale, no nie, myśmy usiedli sobie w knajpie obok, to jest największym bajerem, bo powiecie, a może ty jak zwykle narzekasz, że mówisz, że dużo ludzi, twój mąż, nie wiem, może nie chciał siadać, bo wiedział, że będziesz odwalać dziady. Otóż wyobraźcie sobie, że codziennie wieczorem ludzi w tym przybytku było, uwaga, uwaga, zero. Rozumiecie to? Nie było ani jednego stolika zajętego. Ten lokal był naprawdę gigantyczny i ażby no gdzieś się prosiło, żeby chociaż jedne jakieś zabłąkane owieczki tam trafiły. Otóż nie. Żadnych zabłąkanych owieczek tam nie było. Więc podejrzewam, że dla wielu ludzi, bo też kilka osób się zatrzymywało, wybierało knajpy obok, wiecie, knajpy obok były normalnie, ludzie siedzieli w nich, gdzie tą muzykę było słychać, ale bezpośrednio w tej knajpie zero. No, to takie jakby moje. No a jeszcze jakby z takich ciekawostek, to zaobserwowaliśmy to, co już chyba tutaj mówiłam, że ceny w Baszkiej Wodzie i Tuczepi w tym roku totalnie powariowały. Natomiast tutaj właśnie na Pagu przed sekundą mój mąż był głodny i mówi, a to zamówię taką klubową kanapkę, 5 euro, to pewnie będzie jakaś jedna, wiecie, kanapka. No i ja mówię, to ja sobie zamówię frytki.
3 euro, to też pewnie będzie trochę tych frytek. Otóż porcja tej kanapki była taka, już tego nie nagrywałam, nie będę siebie robiła idiotki, żeby aż tak wszystko pokazywać, tylko mało to opowiem, że to by się najadły dwie osoby. To było ogromne. To było kilka tostów z taką ilością boczku i w ogóle no, przechodzi to ludzkie pojęcie. Moja porcja frytek też była gigantyczna po prostu, więc no i tutaj wszystko jest taniej, więc stwierdzamy, że po prostu w tej baszkiej wodzie i w Tuczepi jest zdecydowanie, myślę, że drogo. Woda od kilku dni, od czasów tamtego deszczu, czyli ogromnej bury, była bardzo, bardzo zimna. Wczoraj była tak zimna, że ja tylko zamoczyłam sobie stópiaki. Natomiast tutaj, gdzie teoretycznie woda powinna być naprawdę chłodna, jest, no czuję, że jest bardzo, bardzo, bardzo ciepła. Ale podobno to tak jest, bo też obserwuję kilka profili ludzi, którzy tutaj mieszkają i podobno tak jest, że właśnie po tej burze ta woda się ochładza, no i potem z każdym kolejnym upalnym dniem, a o takich już tutaj możemy mówić, jest po prostu coraz cieplejsza. Oto cała filozofia, więc pewnie to nie moje złudzenie, tylko faktycznie tutaj woda jest cieplejsza. Jeszcze mogę Wam pokazać właśnie przekrój plaży. Tutaj mamy naprawdę długie plaże na Pagu, bo one się ciągną aż tam. Dum, 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 lecimy. Tu jest tak mało ludzi, a mam wrażenie, przynajmniej jedni, że skutecznie jestem atrakcją z tym aparatem tu. No, o takiej ilości tutaj mówimy ludzi i tam za tym cypelkiem ponownie zaczyna się plaża, bo tam są w ogóle też kempingi, kolejne jakby jakieś miejsca do spania, więc no, tak to się prezentuje. Dzisiaj pierwszy stek z tuńczyka, trzeba uwiecznić. Ich stres zatoczyła koło, bo kiedy ja tutaj jadłam stek kiedyś z tuńczyka, mój mąż jadł kaczuszkę. Dzisiaj też je kaczuszkę. Nie widzę już, co pokazuje, więc... Trochę robię to od złej strony i nie wiem, czy tak naprawdę coś będzie widać. Bo tutaj, jak się zjeżdża na Makarską Rivierę w określonym miejscu, to też zależy, do której miejscowości się jedzie, jest taki jeden z ciekawszych tuneli. Jeden ze słynniejszych tuneli w paśmie Biokowo, który ma ponad 4 km i kiedy wjeżdżasz, to są te góry, a kiedy wyjeżdżasz, to jest właśnie już ogrom morza. Tylko większy miałby to sens, gdybym to nagrała, kiedy przejeżdżaliśmy przez ten tunel w tą stronę, a nie na odwrót. Ale zapomniałam, więc spróbuję tyle o ile pokazać Wam, jak to wygląda teraz. Bo no pewnie to naszych odbiornikach nie zrobi to wrażenia, ale generalnie robi. Dobra, trochę mi to nie wyszło, więc przynajmniej nagram z tej strony, że tam ta góra nie wygląda tak imponująco. W aparacie to już w ogóle. No dobra, tunel jak tunel. Myślę, że na tym etapie chciałam Wam serdecznie podziękować za oglądanie. Wszystkiego dobrego i dzięki serdeczne. Do zobaczenia.